Witam wszystkich serdecznie. Powinienem zacząć od nowa ten replay, ale nie zrobię tego tym razem. Jestem już na tyle długo na YouTubie, że mogę sobie pozwolić na tego typu głupie pomyłki. I spróbuję jeszcze raz zacząć. Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego meczu, tym razem pomiędzy JOSA i zastanawiam się, czy to nie jest jakieś hiszpańskie i nie powinno być czytane HOSA albo coś w tym stylu. Więc jest Protoss JOSA, po lewej stronie mapy Newkirk City bodajże się nazywa ta mapa i ja, czyli Scythe, czyli Scythe, czyli SCT StarCraft. Jak zawsze gram Protossem, moje próby grania Terranem i Zergiem spełzły na naprawdę katastrofalnych przegranych. Także może nie będę w ogóle nawet próbował grać tymi rasami. I to jest, jak widzicie, mecz PvP i to jest oczywiście beta Heart of the Swarm. Po czym poznać, że jest to beta Heart of the Swarm? Na przykład po tym. Dobre, tak. I po tym to się zmieniło w ostatnim patchu. Także jest troszkę różnic swoją drogą. Ciekaw jestem, czy są jakieś nowe panele, które można pokazywać, ale chyba nie. To jest chyba to samo, co było w poprzednich patchach. I oczywiście można oglądać replaye ze znajomymi. To jest funkcjonalność, którą chciałbym wypróbować kiedyś. Zastanowię się może, jak to zrobić. O, spójrzcie na to. Timing wysłania tych probek jest praktycznie dokładnie taki sam. Jak na razie buildy w ogóle są praktycznie identyczne, czyli krótko mówiąc gateway przy 13. Tutaj chyba był jeszcze jeden więcej chronobust na probkach, ponieważ troszkę wcześniej są te probki budowane. Pylon dokładnie tak samo, dokładnie identycznie zaczynamy. Ciekawe. Zaraz chyba będzie pierwsza oboczność, bo ja, o ile pamiętam, oj, zmarnowałem tutaj sporo chronobusta. Przegrałem. Dobra. Wydaje mi się, że ja zaczynam zawsze od dwóch gejzerów, a tutaj jest tylko jeden, ale może tym razem tak nie było. Generalnie to jest kluczowy moment w meczu PvP w Heart of the Swarm. Jeśli widzicie wczesny gaz, nawet jeszcze wcześniejszy czasami, to w praktyce praktycznie zawsze oznacza Skytossa. Skytoss to jest build, z którym bardzo wielu graczy eksperymentuje i który, szczerze mówiąc, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo potężny. Także generalnie, jeśli zauważycie, że ktoś idzie w Skytossa, macie dwie opcje do zrobienia. Przynajmniej na moim poziomie tak to wygląda. Albo samemu pójść w Skytossa, tylko bardziej, czyli więcej ekonomii, więcej Stargate'ów, albo lepsze upgrade'y. Albo po prostu zrobić all-ina i z jednej bazy zabić tego gracza możliwie szybko, bo naprawdę bardzo ciężko jest dać sobie radę z Skytossem bez grania Skytossem. Także naprawdę możecie spróbować, nie wiem, możecie się podzielić swoimi doświadczeniami z buildem ogólnie zwanym. To nie jest build, może to jest jakaś taka ogólna idea Skytoss. Możecie napisać, jak Wam idzie granie przeciwko Skytossowi. Mi generalnie, jeśli sam nie robię Skytossa, to idzie bardzo, bardzo kiepsko. Naprawdę bardzo kiepsko. Blinkstalkery przeciwko masie krytycznej Void Rayów, która zaczyna się już od 5 albo 6, są mało efektywne. Trzeba ich mieć naprawdę sporo więcej, jeśli chodzi o koszt, żeby były efektywne. Także generalnie polecam robienie Skytossa, jeśli wydaje Wam się, że przeciwnik robi Skytossa. No i w ogóle możecie po prostu to robić. To jest naprawdę dosyć solidna kompozycja. Okej, mówiłem wcześniej o tym, że jeśli widzi się wcześniej dwa gazy, można sobie założyć, że przeciwnik idzie w Skytossa. Ja to właśnie zrobiłem. I jak widzicie, nie było to do końca słuszne założenie. Także ta gra się zrobiła nagle dwa razy ciekawsza, niż była jeszcze przed kilkoma chwilami. Dobra, i teraz tak, kilka uwag pobocznych, taktyka dla Protossów. W Heart of the Swarm jest Mothership Core. Mothership Core ma Photon Overcharge, który ma zasięg bodajże 13. Oczywiście nie zobaczę tego teraz. W każdym razie bardzo ważne jest w PvP, jeśli chce się używać Photon Overcharge, jak się umieści swoje budynki. I tak naprawdę to moje umieszczenie budynków jest nawet nie najlepsze,
to jest chyba dosyć stary mecz w stosunku do tego, kiedy wpadłem na to, że powinno się to robić. Znaczy i tak starałem się je trzymać blisko Nexusa, po to by były chronione właśnie przez tego Photon Overcharge'a, aczkolwiek to i tak jest troszkę zbyt daleko, ale okej, nie wybiegajmy jeszcze do przodu. Jest pierwszy Oracle u mnie i aż spodziewam się od przeciwnika, że też będzie grał Skytosa, więc są dwa Stalkery w linii minerałów. Dlaczego te Stalkery są ważne? Jakakolwiek jednostka atakująca powietrze jest ważne, bo jeśli zostanie aktywowany ten atak Oracla, to automatycznie fokusowana będzie ta jednostka, która potrafi atakować powietrze. Jeśli żadnej takiej nie ma, wtedy będą dopiero fokusowane inne. Czyli krótko mówiąc, jeśli macie jakieś jednostki atakujące tutaj w linii minerałów, to Oracle nie będzie automatycznie strzelało w probki. Będą musiały one być każde oddzielnie fokusowane, co w praktyce oznacza, że nie będzie specjalnie skuteczny ten Oracle. No bo na poziomie moim, być może waszym, dosyć ciężko jest takie micro, które byłoby rzeczywiście skuteczne przeciwko. Znaczy na tyle dobre, że fokusowałoby te wszystkie probki. Okej, okay. Photon Overcharge rzucony, zabite dwa zeloty bodajże i Nexus stracony, kilka próbek straconych, ale ogólnie rzecz biorąc nie jestem w złej pozycji. Ten mój Oracle zadał trochę strat, zabił 8 probek, podczas gdy ja straciłem 5, przy czym moje 5 to jest 5 z drugiego Nexusa, zaś u Josa jest po prostu w tej chwili już w sumie 11 probek, także mój income powinien być dwa razy większy, oczywiście w tej chwili jest więcej niż dwa razy większy, ponieważ dopiero co zaczął Josa wydobywać na nowo minerały. Anyway, widzimy tutaj atak, ja w tym momencie, jak widzicie, przesunąłem wszystkie swoje jednostki w stronę Nexusa, wybudowałem wcześniej parę kanonów, widzę, że stara się fokusować pylony mój przeciwnik i jestem supply blocked, nie mogę budować więcej jednostek, więc buduję więcej pylonów, no i oczywiście Observer, spodziewam się, że nawet słyszałem to chyba, jest tu gdzieś Mroczny Templariusz 1 i teraz uwaga, zrypany Force Field, tak jest, ale przynajmniej tego Templariusza dorwałem. Gdybym nie popsuł tego Force Fielda, jeszcze 4 więcej zeloty zostałyby zabite. Ale tak to niestety. Okej. Okay. I ten mój Oracle, on cały czas tutaj stoi. Nawet jeden Stalker nie był zwarpowany po to, by go zaatakować. Widzicie, że tutaj moja rampa jest w tym momencie już bardzo dobrze broniona. Wszystkie probki tutaj lecą. Czy to będzie jakiś all-in? Czy to będzie all-in? Czy to będzie po prostu w tym momencie powrót do wydobywania minerałów? Zaraz zobaczymy. No ale jak widzicie, kompozycja Zeot Charglot, w zasadzie Archon, daje sobie całkiem radę nieźle, tak? W sensie mam dużo większe wydobycie, mam armię pewnie większą o ponad połowę, mam większą armię niż przeciwnik, a mimo to ona wciąż jest dla mnie zagrożeniem. Cały czas te jednostki byłyby w stanie, gdybym nie micrował swoich Stalkerów, byłyby w stanie, wydaje mi się, je zniszczyć. Także to jest dosyć skuteczne. Spodziewałem się Skytosa, zostałem troszkę złapany ze spuszczonymi gaciami, ale mimo to daję radę. Dobra, i w tym momencie czuję się już na tyle bezpiecznie, że próbuję znowu brać tego swojego Nexusa drugiego, zakładasz drugą bazę. Ten Oracle cały czas gdzieś tutaj lata. Ja sprawdzałem nim, czy przypadkiem nie ma jakiegoś Ninja Expansion ze strony Protosa, mojego przeciwnika, ale na szczęście, jak widzicie i ja wtedy też widziałem, nie ma. Tu jest też War Prism przygotowany do jakiegoś harasu delikatnego, no i oczywiście ten Oracle, który cały czas znowu zbiera sobie energię i przygotowuje się do zniszczenia kolejnych probek. Tego pylona nie wyskautowałem, o ile pamiętam, i to jest duży błąd. Powinienem był ruszyć się swoją armią i sprawdzić, czy on się gdzieś tam przypadkiem nie czai, bo nawet w tej chwili dwóch mrocznych templariuszy, gdyby wpadło w linię minerałów, mogłoby mi narobić trochę strat. Tutaj może niekoniecznie, bo są te dwa kanony, więc przynajmniej bym ich widział, ale tutaj nie byłaby to dobra sytuacja. Okej, okay. I przeciwnik też zaczął brać Nexusa, ale w tym momencie dobra, no już widzicie, że jest dwa razy większy supply niż on, więc po prostu zobaczmy tą ostatnią bitwę. Tu jest swoją drogą z jednej strony Warp Prism, warto na to zwrócić uwagę, drop z kilku zelotów, a z drugiej strony i w tym momencie ja przesuwam swoje jednostki tak, by mieć jak najlepszy łuk. Zauważcie, że idę najpierw w bok, a potem dopiero atakuję, po to, by jak najwięcej jednostek złapać, znaczy by jak najwięcej jednostek mogło strzelać jednocześnie. Ten Immortal fokusował Stalkery, ale niestety miał troszkę za mały zasięg mimo tych wszystkich zelotów. No i w tym momencie przeciwnik po prostu wychodzi. No ja nie jestem pewien, czy on by się z tego nie wybronił.
gdyby zdecydował się dalej atakować. Ale zrobił co zrobił. No ale z drugiej strony wszystkie jego probki zostały zabite, więc tak naprawdę nie miał już absolutnie nic więcej do powiedzenia w tym meczu. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Przypominam, że jest grupa SCT-SC2 i jest klan SCTS, do którego zachęcam Was do dołączania. Można będzie coś tam gdzieś razem kiedyś pograć, pogadać i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, tymczasem do następnego kasta.